domu rodzinnego wyniosłam wiedzę, że książka powinna towarzyszyć nam przez całe życie. Że książka to nie przedmiot, ale to ktoś, ktoś bardzo ważny. Mam to szczęście, że pracuję wśród książek już od wielu, wielu lat, także książka towarzyszy mi nie tylko w życiu prywatnym, ale także zawodowym. W mojej domowej biblioteczce znajduje się bardzo dużo książek, które są dla mnie ważne, które wywarły na mnie ogromne wrażenie i których nie chcę się pozbyć, do których wiem, że będę wracać. Ale raz na jakiś czas zdarza się taki naprawdę mocny strzał. Chodzi o to, że pojawia się taka książka, która wzbudza tyle emocji niesamowitych, która jest takim oczyszczeniem, która otwiera oczy, serce i jest naprawdę takim, można powiedzieć, katarzys. Tak się wydarzyło kilka lat temu, kiedy została wydana książka pod tytułem Wielka historia małej kreski. Serge Bloch to niezwykły autor i ilustrator, stworzył arcydzieło moim zdaniem. Jest to niezwykła metafora opowiadająca o życiu i o talencie. O talencie, który trzeba odnaleźć, który trzeba rozwijać, który pozwala zdobywać ogromne umiejętności, wiedzę, poznawać ludzi, zdobywać świat, który przynosi szczęście, ale także który pozwala wyrzucać z siebie nie tylko dobre emocje, nastroje, ale także te złe. A pod koniec życia należy koniecznie się tym talentem z kimś podzielić. Życzę Wam, abyście na Waszej drodze spotkali też takie książki, które będą Waszym przewodnikiem i Waszym talizmanem. Wszystkiego dobrego!